Witajcie, z tej strony Patryk Rzyka i witam was na kolejnym odcinku z gry Minimetro. W dzisiejszym odcinku chińskie miasto Chongqing. I niedawno była, znaczy może nie aż tak bardzo niedawno, ale była aktualizacja. I przyjdziemy sobie teraz, pokażę wam jak to wygląda. Tam nasza już taka tradycja, że jak jest nowe miasto, to zawsze gdzieś tam się pojawia ten może z raz większym, raz w mniejszym opóźnieniem odcineczek, w którym sobie przejdziemy to miasto, pokażę wam jak wygląda działanie metra właśnie w tym mieście. Tutaj już mamy cztery kształty, jedno się nam pojawiło, mamy dwie linie metra, czyli tyle co jest dokładnie co jest w Warszawie. Może w Warszawie jestem trochę bardziej rozbudowany, no ale mniej więcej działa na takiej samej w zasadzie co w Warszawie. W Warszawie chyba nie ma, w kółko nie jeżdżą, tylko są proste. Także są ta, nie wiem, beżowa. Nie wiem, by ją nazwać. Jest nawet trochę bardziej rozbudowana niż... A, mostu nie mam. Niż ta, co jest w Warszawie. Mamy Saturday, czyli niedługo niedziela. Znowu coś dostaniemy, może mościk. 25 pasażerów już przewieźliśmy. O, i się trójkącik pojawia. Rzeczywiście do tej dodamy. Pomimo, że jest linią większą, no ale i tak tragedii nie ma. O, jest poniedziałek. Drugi tydzień, lokomotywa. I czy linia, czy wagon? Myślę, że wagon będzie potrzebniejszy. Linię i tak mamy jeszcze zieloną, także bym potrzebował. Tutaj myślę, że powoli gdzieś tam, a nawet mogę teraz dać. No i no, trudno, nie połączę inaczej, żeby nie było dwóch kształtów pod rząd. No. I jest 50 pasażerów przewiezionych. No i tak nieźle się tworzy. Na razie się nic nie koryguje. Wprawdzie początek mamy rozgrywki. Dopiero druga minuta gry, no ale ładnie sobie działa. Powoli to jest to miasto przesiadkowe, gdzie się łączą dwie linie i jest najgorsza sytuacja, ale też nie ma tragedii. I to akurat jest ładnie, bo tak to pomiędzy kółkami się utworzy nam trójkącik. Szkoda, że na tej linii są tylko trójkąciki. Ogólnie mam tylko trójkąt i kółka, tylko to jest jedna inna figura. No, jest niedziela. I znowu będzie poniedziałeczek. I teraz może dostaniemy nic. Dobra, wcześniej braliśmy wagon, teraz nie będzie linia. Jednak nie ukrywam, że liczyłem na mościk. Ta linia nam się jedna robi, już taka ogromna. Ale im się... O, i akurat się na tej utworzyło. No i pięknie. No to jeszcze jedną lokomotywę dać, a co mi tam szkodzi? Czemu nie, niech sobie jeździ. No i jest w miarę spokojnie, znaczy... I tak, żeby odblokować miasto Budapeszcz, której jak liczę będzie w kolejnym odcinku, w sensie za tydzień, trzeba tutaj zrobić 550 pasażerów, do których nam jeszcze dosyć sporo brakuje. Ale powoli myślę, że i to damy radę zrobić. Kółko, tylko... A co mi tam? Albo nie, nie tutaj. A. Gdzie indziej nie może być. To niech taki idzie. A lokomotywa. Czy stacja przesiadkowa mi jest tak potrzebna bardzo? Będzie ta linia. O, i to ja akurat jest. Podzielone marsz wagon. No. I tutaj jest jakiś unikalny symbolik. No i jest. Fajnie. Tutaj by mogło... A ja nie przejedzie przez rzekę. Tutaj znowu trójkąt. I tak będzie, to jest średnio optymalne. O,
I dobra, i teraz sobie przynajmniej linia zielona może w kółku kursować. Lokomotywa. I znowu mam wagon tylko albo linię. Linie mam dwie, no to bez sensu. Ta linia czerwona to jest taka. Może tą czerwoną przemowę dolejemy. Ucznij się czerwona, o. I ciebie przemodelujemy. Dobra, trudno będziemy mieli. No tak to wyjdzie nam na to samo, w sumie. Ale tu już nie wrócimy, ale możemy mieć. Chyba tak by było nawet lepiej. No, niech... Niech tak idzie. To i dlatego... O, dam jeszcze jeden wagonik. Będzie lepiej. I tu też jest na tej linii... Jest największe obciążenie, bo jest największa linia. A nie wiem, jakby tutaj ją zmniejszyć. Tutaj szkoda, że nie można. Trzy mosty to jest strasznie mała liczba. No niech tak będzie, przynajmniej będzie jakaś przeplatanka. Będzie różnorodnie, co jest ważne. Różnorodność jest dobrą cechą. O, i tutaj też będzie różnorodnie. Też dobrze. No już się powoli kurkuje, ma dopiero 330 pasażerów. I kurde, znowu to samo. Nie dadzą mi. Aj no. Tutaj się tworzy. Leciutki zator. Ale i tak nie działa źle. Któreś linie potrzebuje? Tutaj masz, chłopie. I no, i działa sobie na razie to spokojnie, ładnie, powoli. Do przodu przemy. Rozwijamy nasze metro. Już mamy trzy linie. Z czego jedna to jest naprawdę taka ładna i rozbudowana. O, mogę tutaj tak połączyć. No to fajnie. Cieszy mnie to, że tak można. Znaczy, no szkoda, że nie jest inny kształt, wiadomo. Ale przeżyję. Tutaj też myślę, że... Możesz mieć... No i znowu to samo mam do wyboru. Kurde, nie chcę tego. Chciałbym mościk. Mościk by... Znacznie ułatwił mi grę. O, blokowane osiągnięcie chińskie znaczki. To fajne osiągnięcie. Bardzo się cieszę, że mogłem je odblokować. Tutaj, A tutaj. Ha, już jest maksymalnie. Ilość wagoników, czyli tą linię trzeba by jakoś okroić i zmniejszyć. Ale na razie. A to już wszystkie mają? Nie, no kursujmy jeszcze pojedyncze. Ty jesteś pojedynczy, to masz wagonik. O, ale tutaj zaraz będzie spokój, no. Tutaj nie robić jakichś takich zakrętasów, to nie będę dwa porządku. Tywa i znowu to samo. Nie chcę, ja bym chciał. Ja bym chciał do dyspozycji mieć mościk, który by mi przez rzeczkę pozwolił
przejść. A, no i się utworzył na zielonie. Czy gdzieś mamy zatorek? Chyba nie wygląda tak źle. Na razie nie ma tragedii, myślę. Dobra, jest tragedia na tej linii. Robimy tak zwany miszmasz od początku. Tyk, tyk, tyk. Dobra, może nie optymalnie, ale niech będzie. Tutaj. Druga linia. Ile jeszcze mam linii? Dużo mam jeszcze linii. Dobra. I teraz jakąś jedną super linię, która by mi to wszystko połączyła. To jest jeden most. A ile mam jeszcze mostów? Dwa mam jeszcze mosty. Mam jedną linię, która mi wszystko łączy. I teraz to powinno lepiej wyglądać. Tutaj oczywiście. Jeszcze mamy. Dojdzie nam. Hop. I się rozkopuje. I lepiej to tak wygląda, myślę. I teraz już dzięki lepszemu wykorzystaniu tych mostów wszystkie mogą być w kółeczku, ale to przez to tutaj się korkuje. O. Jest, mam dwa bridge. Ha, ha, ha. Jere. Ale już teraz sobie... Już nie potrzebuję, ale i tak dobrze mieć. Bardzo dobrze, że jest. A i teraz by nie można sobie wymyśleć. Mam jakąś linię wolną? Mam jeszcze jedną linię wolną. Tutaj nie, może na tej linii. O, na niebieskiej linii. To jest tak trochę. A to i tak samo. Już się powoli tworzy. Ale dojdziemy do 1000 pasażerów. Co jest niezłym wynikiem. Biorąc pod uwagę też, że dosyć długo nie grałem na minimetr, bo ja tam nie gram poza odcinkami. Tylko na odcinkach gram. To jest nieźle. Teraz może byśmy sobie jakiś wagon wzięli. Albo coś. No nie wiem. Zobaczymy. I jest 1000 pasażerów. I jest. Zaraz będzie poniedziałek. Sunday i się kończy nam powoli niedziela. Oj, to jej w fajnym miejscu. Nie potrzebuję centrum żadnego przesiadkowego. Mimo że to są takie trzy takie centra przesiadkowe, to tam nie wiem, czy jest sens je dawać. Tak, żeby były. Hop i hop. Może na czerwony jest potrzebne. No nie wiem, chyba sobie daję radę jak na razie. No tu jest tak trochę, ale... Ale nie wygląda to tragicznie. Tutaj nie będzie. No nie mam żadnego już taboru, żeby gdzieś tam dołożyć, a na czerwono by się moim zdaniem przydało dołożyć tabor delikatnie. Ale 1200, ciekawe czy dojdziemy do 1500. No już jest, o, lokomotywa.
To jeśli wezmę to centrum przesiadkowe. Tylko teraz pytanie, gdzie je zrobić. Lokomotywę na pewno damy. No, nie wiem właśnie, czy to jest mi to centrum potrzebne. Gdzieś wiadomo, w korku jest dużo tych pasażerów i rotacji, ale tutaj każdy gdzieś tam w miarę, powiedzmy, no tutaj było przed chwilą, no ale też ogarniają. Jak na razie wszystko. O, też będą dwa pod rząd. Tu, ale to już trzy są, a to jeszcze by był jeden, to byłoby gorzej. No nie jest źle naprawdę. Nawet nie byłbym, nie spodziewałbym się, że to tak, ale dobrze i ładnie będzie wszystko działać. No tutaj czerwone. O, ale zaraz się cały wagon opróżni. Dobra. O. I tutaj na zieloną linię. Możemy i ładnie. U tutaj, dobra. Niech będzie. Może doraźne rozwiązanie problemu, ale... I to chwilowe. Tu się już, kurde. Pięć. Dobra. To tutaj. Aj, tu się... To już się wszędzie powoli sypie. Ale jest 1800 pasażerów, także nie ma co się dziwić. No i tutaj by pękło nam. A tak to tutaj jest możliwość właśnie zwiększenia liczby pasażerów. I to akurat... Dobrze. No 1800 pasażerów, to jest... Jak sobie zobaczycie, prześledzicie moje wyniki w Mimeszcze, to jest naprawdę dobry wynik. Też można zobaczyć po długości odcinka. Zazwyczaj, bo nie zawsze, jak ktoś śledzi tą całą serię z milimetra, to im dłuższy odcinek... Kurde. To zazwyczaj jest więcej pasażerów przewiezionych, no. A i tutaj i pędzisz, i jest. Tutaj, hach. Jedź. I... Nie zmieści się, kurde. No to 2097 pasażerów i chyba możemy się żegnać. Także mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek z milimetra. Za tydzień, jak już mówiłem, wlatuje kolejny ze stolicy Węgier. Także też mogę was zaprosić do tego, żeby w linku w opisie obczaić. O, może teraz sobie zobaczymy oficjalne zakończenie. O, też mogę was zaprosić do tego, żeby w linku w opisie obczaić sobie link do kupna gry Minimetro, oczywiście na platformie Steam. Tam też są linki do moich innych socjalów, do TikToka, do Twittera, gdzie jestem na razie trochę mniej aktywny, ale może się uaktywnię. A ja w tym momencie się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, mam nadzieję. Cześć, no i pa, pa!